Witam serdecznie, trochę mnie nie było tutaj, ale miałam niestety inne zajęcia, m.in. zawodowe i nie tylko, też trochę zbyt się tak zaangażowałam w rozpatrywanie pewnych rzeczy związanych z kampanią wyborczą i potem miałem pewne zaległości, które musiałam nadrobić, ale powracam do nagrywania i szykuję nowe, ciekawe... Y Tematy, jak mi się zdaje. Teraz pracuję właśnie nad materiałem o Korwinie Mikke. Chciałem też wrzucać właśnie dzisiaj, ale niestety nie zdążyłem wszystkiego, a materiał jest bardzo ciekawy i bardzo dużo pracy nad tym jest, dlatego to wrzucę innego dnia. i postanowiłem nagrać taką zapowiedź i wytłumaczenie, dlaczego nie dłuższy okres mi nie było. Mam nadzieję, że czekacie na nowe odcinki. Widzę, że moje materiały cały czas są oglądane. Mimo, że nie nagrywałam, to cały czas przybywali subskrybenci, Wzrastało wyświetlenia, dlatego cieszę się, że jest jakiekolwiek zainteresowanie tym, co robię. Mam też trochę nowych przemyśleń co do kanału, w którą w stronę kanał pójdzie, to znaczy, nie wiem, czy, czy ludzie się z tego ucieszą, czy nie, ale myślę, że będę z czasem przybierał coraz trudniejsze tematy, to znaczy na przykład seria o popkulturze, która jest najpopularniejszym elementem mojego kanału pozostanie. Szykuję materiał o Queen. Mam nadzieję, że to ludzi zainteresuje. Będzie bardzo ciekawy materiał o Freddie Mercury'em. ale też będą już takie bardzo skompli bardziej skomplikowane filozoficzne, czy powiedzmy nawet teologiczne rzeczy związane z tematyką mojego kanału. Na przykład przygotowywuję dłuższy materiał. który zapowiadałam w paru innych odcinkach na temat Króla Ducha, to się będzie nazywało Ezoteryczny Heglizm Słowackiego i będzie taka bardzo dokładna interpretacja poematu słowackiego Król Duch. No bardzo skomplikowana rzecz, pewnie będzie na wiele odcinków, być może to będzie nawet na wiele odcinków, ale bardzo ciekawe, przynajmniej takiego czegoś dotąd nie było jeszcze na polskim YouTube'a, dla, dlatego będzie to trochę nowość. Też kan na przykład materiał o kantyzmie i pewnych ezoterycznych y, wątkach pojawiających się w kantyzmie, na przykład o niesieniach kanta, takich nieznanych do Swedenborga, y, czy książki filozofia wolna mularza będzie tutaj omówiona, czy takie dziwne interpretacje Kazirera, to nawet to postaram się to tak omówić, że, że dla osób, które nie znają do końca filozofii Kanta, też to będzie interesujące. W każdym razie na pewno temat bardzo trudny. Zwykle kanały robią tak, że na początku zaczynają od czegoś takiego bardzo mocnego, a z czasem skodzą trochę w takie bardziej prostsze tematy, żeby przyciągać coraz więcej ludzi. Ja jak widzę, wi widzicie, idę, idę w inną stronę, to znaczy zacząłem może od tro trochę prostszych tematów, a wchodzę na coraz trudniejsze, no ale trudno. Wydaje mi się, że przynajmniej to będzie ciekawe i to jest coś, czego inne kanały de facto nie robią. Taka troszkę inna tematyka, której, na której innych kanałach brakuje, bo nie ma dobrych kanałów, które zajmują się właśnie filozofią czy, czy teologią, czy chociażby też tematem masonerii. Nie ma kanału, który robi to w taki sposób bardziej rzeczowy w oparciu o jakieś dokumenty. Większość ludzi, co mówią o masonerii, to po prostu sobie tam jakoś wymyślają chyba rzeczy i nie dają do tego przepisów i tak dalej. Ja zawsze staram się tutaj dodać. Mamy też przygotowany materiał o Buninim, też trochę idący pod prąd różnych interpretacji Buniniego, to było Taka postać związana z, z przemianami soboru watekieńskiego drugiego i jego ewentualnie związkach z masonerią. Ten materiał robi jakby co po prostu na kamerze laptopa, dlatego jakoś jest niższa, ale to jest tak na, powiedzmy spontaniczne na nagranie, bo pracowałam się parę godzin nad tym odcinkiem, który zapowiadałem wcześniej, to znaczy o związkach ewentualnych korwinamikę z masonerią, ale zachęcam i tak do wpłaty ewentualnej, dlatego że studia cały czas rozwijamy i oczywiście w no, nowych materiałach będzie widać już w studiu studio w całej okazałości.